Pierwsze zajęcia odbyły się w Szczecinie 3 stycznia 1976 roku. Panu Marianowi Osińskiemu udało się skupić wokół siebie dość znaczną grupę bardzo młodych wtedy ludzi, którzy zaczęli ćwiczyć u niego aikido. Kaiso ga watashi no sōsofu de, Kishio Marudoshi ga sōfu de, soyatte ano aikido wo kō の中心であるその家の人間としてこうやって今やってきているわけでどういうものですかと言われるとですね答えづらいものがあるんだけどもこれから先そうやってカエソがいてキシマ同士がいてモリテル同士が今引き継ぐ後を継いでやっていって皆さん午前中ね先ほど稽古をして普段から皆さんしっかりと稽古されていることがよく分かりました。Mieliśmy mat, a one są niestety potrzebne do ćwiczenia aikido, ale pan Marian Osiński przy pomocy stoczni szczecińskiej postarał się o produkcję, o wyprodukowanie takiej maty. Była to mata z materiału, wypełniona jakimś sianem, jakąś słomą, to może taka ciekawostka, która się w środku właśnie przesuwała niejednokrotnie, trenując tam w tym stoczniowym ośrodku metodyki aikido. Uderzaliśmy o parkiet, ale to nikomu wtedy nie przeszkadzało, bo właśnie chcieliśmy ćwiczyć to aikido. Bardzo dynamiczne tworzenie sekcji, to są lata 80. i 90. I bazujemy teraz na tym, że jest kilka tysięcy osób ćwiczących aikido w grupach dorosłych i w grupach dziecięcych. My wszyscy jesteśmy rozpoznawani przez główną kwaterę Aiki Kaihon Budojo. Jesteśmy w
wszyscy pod jednym parasolem, jesteśmy wszyscy uczniami Doshu i Waka Sensei, czyli rodziny Ueshiby. I to jest unikalność niesamowita tego wydarzenia, że my jesteśmy w stanie się spotkać i współpracować. I to jest piękne, mimo tych wszystkich lat, mimo tych wszystkich różnic technicznych. Łączy nas razem organizacja, ale style mogą być przeróżne. I oczywiście na poziomie osobistym to są przyjaźnie, znajomości, bardzo emocjonalne związki, które trwają teraz już 40 lat. Zawodowców, którzy żyją z Aikido, jest garstka. Większość ludzi to są pasjonaci. A to, co jest charakterystyczne dla pasji, to jest ta dobra energia, która się pojawia. Bo to są rzeczy, które się robi po pracy, nie wiążą się z dużą ilością stresu. Więc dla większości z tych ludzi to jest wspaniały czas. A to, co teraz widzicie za mną, to jest święto. Fajnie było, jakbyście zapytali panowie, dlaczego w ogóle ćwiczymy to Aikido i dlaczego tu jesteśmy. Aikido ćwiczymy po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Dlatego właśnie przyjechaliśmy tu wszyscy razem w tak licznym gronie z wielu różnych organizacji, z wielu krajów, ćwiczyć pod okiem sensei Ueshiby, żeby wszyscy byli szczęśliwi.私は生まれた時からこういう環境にいますので、実際やろうと思って、もちろん実際今やってるわけですけども、私も自分からやろうと思って入った方々に聞いた方がよろしいかと思います。 Naprawdę no coś, co pokochałam i nie potrafię już bez tego dalej żyć, tak? No też jest jednocześnie to sztuką obrony, czyli oczywiście przyda to nam się również w życiu. No nie uczymy się też samego robienia techniki, tylko też jak się ułożyć, kiedy ktoś zastosuje ją na nas, tak? Więc uczymy się z obu stron być i to jest też mega fajne. It has to do something with yourself. It has to be come inside of you, and from here you can work out and develop yourself. So that's why it's Aikido. And that's why it does not have any competition. You can meet and practice with many people, different people from all over the world. And you switch off your mind. Cudowne środowisko, fajni ludzie. To też ma duży wpływ na wybór Aikido. I świetna atmosfera po prostu. Każdy moment do rozpoczynania Aikido jest momentem bardzo dobrym. A najlepiej zacząć właśnie między trzecim a czwartym rokiem życia. I to daje szansę na fantastyczne wprowadzanie elementów Aikido w program zabaw oraz program rekreacji ruchowej dla dzieci. One wspaniale się w tym czują, bardzo chętnie chodzą na te treningi,
to jest coś, co ja czasami jestem tym zaczarowany po prostu, bo no, nawet nie wiem, skąd to się bierze. Myślę, że po prostu samo aikido daje taką motywację, aby dążyć do takiego powtarzania tych dobrych wrażeń. I to jest, myślę, to. Dzieci lubią po prostu coś dobrego chętnie i często powtarzać. Po prostu zakochałem się w tym, mogę powiedzieć, tutaj do kamery. Dla mnie aikido to jest całe moje życie. Ćwiczę, bo mi się to bardzo spodobało. I odkąd ćwiczę z moim tatą, po prostu to lubię. No, nic więcej powiedzieć nie można, bo to jest wspaniałe. Aikido to jest harmonia. Zapraszamy teraz na pokazy przygotowane przez pięć organizacji posiadające rozpoznanie Hongu Dojo. Finałowy do pokaz poprowadzi Dojo Cho i Superuje Shiba. Dziękujemy za pomoc. Dojo Cho, Mistrzu Zero Ueshiba. Po raz pierwszy w Polsce na zamówkę pierwszej